drodzy, witam się z Wami u mnie na kanale. Postanowiłam, że zrobię teraz film stacjonarny. Ostatnio tych vlogów jest mniej, bo po prostu mniej się u nas dzieje. Ja nie lubię tak nagrywać, byleby tylko nagrywać, więc staram się nagrywać wtedy, kiedy faktycznie wychodzimy, kiedy kupię coś fajnego i wiecie, o co chodzi. Teraz chcę Wam pokazać kosmetyki, które zużyłam. Będzie to takie denko kosmetyczne, to już jest chyba trzecie albo czwarte denko u mnie na kanale. No ale ja mam kanał już prawie 2 lata, więc wychodzi tak średnio jedno co pół roku i tych kosmetyków, pudełek po kosmetykach tak naprawdę zużytych, wykorzystanych, przetestowanych, żebym się troszeczkę nazbierało. Chcę je wyrzucić, dlatego Wam pokażę, będę tak pokrótce mówiła, czy mi się to sprawdziło, czy nie. Większość jest takich rzeczy, z których jestem zadowolona, albo po prostu mam takie neutralne zdanie. Nie będę tutaj grupować na różne grupy, tak jak to robiłam na poprzednim denku, tylko po prostu będę brała po kolei i Wam mówiła, czy tak, czy nie. I zrobimy sobie później na końcu jeszcze takie małe rozdanie, bo ostatnio też robiłam porządek w swoich kosmetykach. Jak Wam mówiłam, no troszeczkę tego mam, nie chcę, żeby się to przeterminowało, więc po prostu coś tam dla Was odłożyłam, takie małe, ale myślę, że fajne rzeczy i lecimy. Dobra, jako pierwsze mamy Oriflame, będzie Oriflame i Avon, bo co jakiś czas robiłam zamówienia, choć ostatnio bardzo, oj, dawno już nie robiłam, bo chcę właśnie zużyć te kosmetyki, które mam, tak jak Wam mówiłam. Oriflame szampon. I to jest do jakich włosów? To jest szampon z zieloną herbatą. Liczy do włosów cienkich. Ja byłam z niego jak najbardziej zadowolona. Pienił się fajnie. 250 ml. Pachniał fajnie, więc jeżeli jeszcze kiedyś będzie na jakiejś promocji, to pewnie skorzystam. Kolejne mam z Douglasa piankę pod prysznic. Z Douglasa też mam sporo tych kosmetyków właśnie z kalendarza adwentowego z tamtego roku i staram się je teraz zużyć. Dam Wam też coś właśnie w rozdaniu z tego Douglasa, bo mam tego jeszcze sporo. Pianka super pachnie. Po prostu powiem Wam, że te kosmetyki naprawdę są mega z Douglasa i ona prześlicznie pachniała. Fajnie się pieniła, troszeczkę tylko nałożyłam raz na rękę i cała mogłam się nią umyć, a ten zapach później jeszcze się na moim ciele długo utrzymywał, taki, wiecie, jak perfumy, taki zapach. Tutaj mam z Avonu Mydeko Wild Strawberry, bardzo też fajne, jak najbardziej polecam. Później mam odżywkę do włosów Pure 97 White Rose, Wild Rose and Baobab. I powiem Wam, ja go kupiłam wtedy tą odżywkę, ona była na przecenie, ona kosztowała coś, nie wiem ile kosztowała pierwotnie, ale była przeceniona na 3 zł, a potem na złotówkę i to jest wegańska, widzę. I powiem Wam, że byłam w szoku, bo sprawdziła mi się, naprawdę, produkt za złotówkę, 200 ml, taki wiecie, żadna nieznana firma tak naprawdę. Tutaj to jest chyba jakaś niemiecka, z tego co widzę po napisach, ale jak najbardziej mi się to sprawdziło i byłam zadowolona. Tutaj mam Bingo Spa szampon, który już Wam kiedyś pokazywałam. On jest super, jest to jeden z najlepszych szamponów, jakie miałam kiedykolwiek, jakie używałam. I będę sobie musiała w najbliższym czasie też z tego Bingo Spa zrobić zamówienie, bo właśnie teraz mam szampon z Soyosa. I powiem Wam, ja ogólnie kosmetyki z Soyosa lubię, jestem z nich zadowolona, ale przetłuszczają mi się coś włosy bardziej. Jednak te Bingo Spa mi bardziej pasowało. Tutaj mam krem do rąk z awokado, jak najbardziej na tak. Później mam perfum z Avonu Viva La Vita. Zapach taki, wykorzystałam go, bo ja go kiedyś tam zamawiałam od koleżanki z katalogu, aczkolwiek ten zapach średnio mi podszedł. Później tutaj mam też Viva La Vita balsam, też zużyłam. To jest taki dosyć mocny zapach, taki kobiecy. Ja wolę takie lżejsze zapachy, bardziej owocowe. Tutaj mam żel pod prysznic z Douglasa. Regenerujący żel pod prysznic. Tyle piszę. Żel też, teraz też wykorzystuję żel z Douglasa właśnie z tego kalendarza jakiś. I powiem Wam, bardzo fajnie pachną te kosmetyki, bardzo intensywnie i ten zapach właśnie na ciele pozostaje.
Tutaj mam z BB Beauty Care beżowy fluid, który zużyłam, bardzo mi pasował, bardzo go lubiłam, ale go już zużyłam. Chupa Chups, woda toaletowa od Ilki. Ja się nie perfumowałam, też to jeszcze jest jakaś resztka, widzę. O, ona super pachnie, tak słodziutko, ale nie mdląco. Także bardzo fajnie. Oriflame Fit Up Comfort. Krem do stóp, jak najbardziej polecam. Fajne, gładkie pięty po tym były tutaj. Mam co? Płyn do kąpieli. A, z Carrefoura. Z jedwabiem, jak najbardziej na tak. Duża butelka. Spoko był, nie będę się, wiecie, rozwodziła tutaj nad tymi rzeczami takimi, które super nie jestem, wiecie, bo nie ma sensu. Tutaj miałam z Forum taki perfumik mały, on coś kosztował niecałe chyba 4 zł, ja go kupiłam w Action i on też fajnie słodko pachniał. No ale wiecie, to jakoś się super nie trzymało na ciele, no bo wiadomo, cena i w ogóle. Avon Fluid. Powiem Wam, z tego fluidu byłam średnio zadowolona. Bardziej mi chyba ten z BB Beauty pasował, bo ja wolę bardziej takie matowe fluidy, a ten po tym mi się dosyć mocno świeciła ta buzia, więc raczej do niego już nie wrócę. Wykorzystałam, ale raczej do niego nie wrócę. Wolę po prostu inne, które są na rynku. BB Beauty Tonic. Do tego płyn micelarny, do demakijażu twarzy i oczu. I powiem Wam, do niego już na pewno nie wrócę, bo bardzo mnie po nim piekły oczy, jak zmywałam makijaż nim. Z Isany dezodorant, jak najbardziej na tak. Później mam, jak to się nazywa, nie serum. Wypadło mi z głowy, wiecie, co się kładzie pod fluid, bazę. O. Baza z Jordani Golds Oriflame, super, powiem Wam, była tak gładziutka, taka fajna, napięta się ta skóra robiła po tym, że na pewno na tak, jak będzie kiedyś w promocji, to też kupię, bo tego są takie z Jordani, do najtańszych nie należą, leci mi już czas, 7 minut gadam. To było mleczko do makijażu, tak, mleczko z rumiankiem, jak najbardziej. Na tak, fajnie się pieniło, fajnie domywało z Oriflame. Później mamy On Point Banana Beauty Liner. Taki w pisaku. Powiem Wam, że byłam z niego zadowolona, ale nierzadko kreski maluję. No i wykorzystałam go w końcu. Tutaj mamy Long for Lashes z taką końcówką do brwi. Bardzo, bardzo, bardzo fajny produkt. Bardzo zadowolona z niego byłam. Long for Lashes z kosmetyki. No tutaj zależy, na jaki portfel. Nie są najtańsze, ale też nie są najdroższe. Jak jest jakaś fajna promocja, to się opłaca. I super. Bardzo byłam zadowolona z tego. O, już tutaj mam mało. Takie większe pojemniczki. Head and Shoulders. Oczywiście tuba pompka, ale nie wiem, co się z nią stało. Szampon bardzo fajny, bardzo fajnie się pieni i polecam. Teraz miętowy mamy zużywany, ale to bardziej tadzik. Ja z Sajos, a on bardziej te Head and Shoulders. Tutaj z Ciena mam ekstraktem z pomarańczy żel pod prysznic, jak najbardziej na tak. Oczywiście to w Lidlu. Tutaj mam rzecz, której bardzo nie polecam. To po prostu jest taki shit, że ja nie wiem, czy ja to wykorzystałam, czy co ja z tym zrobiłam, czy wlałam jako płyn do kąpieli już. Na pewno tego nie wykorzystałam do końca. Be Eco szampon Gingerwood 94 naturalny, ale to był szampon do włosów, po prostu shit taki. Ja go kupiłam w Hebe, weszłam po coś tam do Hebe i pani mnie na ten szampon namówiła, go wzięłam, bo on był jakoś w promocji. Ale w ogóle musiałam go mega, mega dużo nakładać na rękę, żeby w ogóle mi starczył na włosy. Nie pienił się totalnie, nie pachniał. Tragedia. Jeden z najgorszych kosmetyków, jakie miałam w życiu. Harry Potter, szampon no i żel pod prysznic, jak najbardziej na tak. Fajnie się pienił, kwiat lotosu, fajnie pachniał. Tutaj Lila go akurat zużywała. On był kupowany w Rossmanie. Nie wiem, czy te kosmetyki z serii Harry'ego Pottera jeszcze w Rossmanie są.
Tutaj mamy Avon Natural Kids szampon i odżywka. Powiem Wam, one, te produkty z Avonu dziecięce, bardzo ładnie pachną. Widzę, że światło tutaj, jak się poruszam, to się odbija. Te produkty bardzo ładnie pachną z Avonu, także ja je jak najbardziej polecam. Tutaj mam taki mały płyn micelarny z probiotykiem. Ja teraz resztówkę jeszcze mam przelanego do takiego pojemnika z pompką i go zużyłam. Jestem jak najbardziej z niego zadowolona. To jest takie małe 100 ml pojemniczek, jak go tam kupiłam, gdzieś jechałam, już nie pamiętam. Ale on tak mnie nie szczypie w oczy jak ten z Be Beauty, także ten jeszcze może być ujdzie. Fa, dezodorant, jak najbardziej na tak, aczkolwiek ten zapach arbuz to tak średnio mi jakoś pasował. I sana kremowy płyn do kąpieli, kokos i wanilia. Też jest. Okej, dobra, to by było na tyle, tak już 11 minut gadam. A chciałam jak najszybciej, żeby było. I teraz tak. Co ja Wam, moi drodzy, chciałabym oddać? Chciałabym Wam oddać Eckart Mon Perfume. Coś takiego. To jest Oriflame. Nie pamiętam, skąd ja to mam, czy ja to zamówiłam, czy ja to dostałam. On jest jeszcze zapakowany, ale powiem Wam, mam tyle perfumów jeszcze. Teraz kończę właśnie z kalendarza adwentowego z Douglasa. Się psikam, plus jeszcze mam jeden z Oriflame'u, plus jeszcze mam ten Made in Lab, mam Yves Saint Laurent i powiem Wam, teraz jest to chyba Libre, ja mam, jest to dla mnie chyba, to jest dosyć ciężki zapach, ale on mi teraz chyba tak na ten okres jesienny, zimowy najbardziej właśnie odpowiada i najbardziej go lubię. I jeszcze mam jeden mój taki z Oriflame, Weekend. On jest taki mocno owocowy znowu i ja te perfumy wszystkie staram się zużyć. Mam za mało miejsca w szafkach. Muszę się tego popozbywać, pozużywać. Także ten perfum Wam odstąpię. Odstąpię Wam właśnie z kalendarza adwentowego z Douglasa mydełko. Takie małe mydełko, bo jeszcze chyba tam dwa czy trzy mydełka mi zostały. Zostawię Wam body scrub. Body scrub ja jeden używam, jeszcze mam jeden i powiem Wam, one bardzo ładnie też pachną, jak wiecie, nakładam sobie na ręce i potem zmyję i już wyjdę z tej wanny i dalej on pozostawia taki fajny zapach na ciele po sobie. I z tej samej serii balsam, bo balsamów ja też mam bardzo dużo, jeszcze jak była siostra od Tadeusza z Ameryki, to przywiozła dwa balsamy, takie duże, fajne, takie akurat pasuje mi ten zapach, bo ja lubię takie jakieś kakao i takie, jeżeli chodzi o balsamy. Także mam balsamów bardzo dużo. I te z Douglasa też mam tam jakieś jeszcze, te malutkie, to jest 100 ml. Także też Wam to odstąpię. I takie cztery rzeczy. Myślę, że paczuszka spoko, bo sam koszt, wiecie, tego perfumu no i kosmetyki z Douglasa też do najtańszych nie należą. Ten zresztą kalendarz adwentowy dostałam od Tadeusza pod choinkę w tamtym roku, ale mówił, że on do najtańszych nie należał. W tym roku już mówiłam, żeby mi kupił jakiś tańszy, bo ja nie potrzebuję drogich kosmetyków. Tym bardziej, że mam ich jeszcze sporo. Zresztą nie wiem, czy w tym roku będę kalendarz kupował, jak coś tu kupię, jakiś taki, wiecie, byle żeby był, żeby tam radość sprawiał. Napiję się kawki. Ale nie muszą być to jakieś wybitne kosmetyki, a może sobie z biżuterią sprawię, zobaczymy jeszcze. Jeszcze w sumie się nad tym nie zastanawiałam. Także tyle, jeżeli macie ochotę wziąć udział w rozdaniu, to oczywiście zostawiajcie mi w komentarzu, piszcie, o, może napiszcie w komentarzu rozdanie, to wtedy będę wiedziała, że chcecie wziąć udział i oczywiście fajnie, jeżeli byście byli moimi subskrybentami, bo jest to też fajne, jeżeli byście ze mną zostali najdłużej i oczywiście to rozdanie chciałabym zrobić dla osób, które są na moim kanale ze mną dłużej i mnie oglądają i wspierają i to by było na tyle. Jak już będę wiedziała, kto wygrał, to wtedy najwyżej poproszę Was o jakiś kontakt mailowy czy na Instagramie, to się jeszcze potem zobaczy. Myślę, że rozdanie będzie trwało tak 2 tygodnie, tydzień,
Ile chcecie? Może tak półtorej tygodnia sobie zrobimy. Dzisiaj jest wtorek, no to do nie tej niedzieli, tylko do jeszcze do kolejnej niedzieli. To który to będzie? 19, tak? Jak dobrze patrzyłam w kalendarzu. Tak, 19. Dobra, to by było na tyle. I tak się za bardzo rozgadałam. Montuję ten filmik, iż kogo wrzucam. Oczywiście pamiętajcie o łapkach. I dziękuję, że byliście ze mną. Pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie. Do zobaczenia w następnym filmiku. Pa!